Sprawdzisz to. Popatrzcie, co tutaj mam. Lista, na którą wpisywali się wasi krajanie. Dużo to nazwisk. Oj, dużo. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dziś film Biała Odwaga. Temat trudny, kontrowersyjny, bolesny. 7 listopada 1939 roku to dzień, o którym polscy górale chcieliby zapomnieć chyba już na zawsze. Wacław Krzeptowski z kilkoma działaczami Związku Górali przybył na Wawel do Hansa Franka, który był wtedy generalnym gubernatorem podbitej przez Niemców Polski. Górale złożyli mu hołd, wyrazy uznania i wręczyli mu złotą ciupagę. A kilka dni później w Zakopanem kolaboranci gościli Hansa Franka i podziękowali za oswobodzenie górali od ucisku polskich władz. Cytuję, bo górale jęczyli przez 20 lat pod polskim panowaniem, a teraz wracają pod skrzydła wielkiego narodu niemieckiego. Witajcie, gubernatorze! Na tej góralskiej oborze! Wir werden die Korallen aus dem polnischen Schlamm befreien. Na kanwie tej historii reżyser Marcin Koszałka zrobił film Biała Odwaga, który stał się głośny jeszcze przed premierą. Został odsądzony od czci i wiary. Reżyser na tle majestatycznych gór, niezwykłych krajobrazów i pewnego dramatu rodzinnego ukazał ideę Góralnfolk, która mówiła o tym, że polscy górale są pochodzenia niemieckiego, że górale pochodzą od starogermańskiego plemienia gotów. Die ersten ihres Geschlechts kamen im 4. Jahrhundert hierher. Wozu das alles? Ihr seid das letzte Verbindungsglied. Ihr seid die älteste Quelle. Wir haben überall gesucht. In der Ferne. Dabei wart ihr so nah. Ich würde gerne ein paar Vergleichung vollziehen. Könntest du uns helfen? Augenfarbe 15 aufschreiben. Hautfarbe. Od samego początku reżyser buduje tę tragiczną historię na tle niezwykłej przyrody i natury. Monumentalne, majestatyczne góry. I mały człowiek, i jego małe chciejstwa, zdrady i dramaty. Brąka zawratka będzie. Jędrek i Brąka i tak się ku sobie mają. Nie Jędrek. Maciek. Łosow się młodych, kie się ku sobie mają. Ona jest moja. Wola ojców. Dwie rodziny, Zawratów i Wetuli, dwa znaczące rody góralskie i dwóch braci Zawratów, starszy, poważny i młody, zakochany w Brące Wetuli, Jędrek Zawrat. Wydaje się, że sytuacja jest prosta, on kocha ją, ona kocha jego, ale wtedy nadchodzi czas, że tak powiem, rodzinnych, rodowych układów i walki o majątek, i walki o wpływy. Co z tobą się wygaduje? Ze weselu nie będzie? Kilo razy trzeba ci powtórzać. Ślub nie ino dla młodych jest. Być to na całe życie. Syćka w rodzinie muszą skorzystać. Gdzie wyspał cłek? W sumie ograny to schemat i melodramat, ale reżyser świetnie nim żongluje, skupiając się na jakże prawdziwie brzmiących tutaj emocjach i chyba najważniejsze na jakże trudnych wyborach. Wyborach, które decydowały o życiu lub śmierci. Oj, łapiec, ja sam łapiec, łapiec. Dziecko będzie.
Ko idziesz? Ojciec ci zabronił. A ty zawsze robisz to jako kozę, nie? Proszę państwa, wojna! Powiem wam, że to taki zaskakujący pod pewnymi względami film. Taki, ja bym go nazwał takim małomówny, bo reżyser świetnie opowiada obrazami, emocjami, ale nie tłumaczy za wiele. Sam wstęp filmu, właściwie widzimy jakieś tańce, jakiś seks. Nie wiemy nawet, kto kim jest. To powoli, powoli, dopiero potem wchodzimy w cały ten dramat. Ale te niedopowiedzenia znakomicie budują całe napięcie i właśnie tragedię naszych bohaterów, z których każdy nagle, przez właściwie przypadek, los, znajduje się w miejscu niechcianym i złym. Naszych ludzi musi uratować za każdą cenę. Die Menschen der Tatra klauen keiner Macht. Wir teilen doch das gleiche Blut. Das sind keine Polen. Das sind Korale. Ja, wam brat z Niemcami. To oni cię bronił, nie będę. Ale ja nie mam zamiaru. To właśnie ten dramat rodzinny, ta tragedia kieruje jednego z naszych bohaterów w tym najgorszym możliwym kierunku, czyli kolaboracji i spotkania z Niemcami. Reżyser ukazaniem rodzinnego konfliktu na pewno łagodzi kolejne wybory i decyzje swoich bohaterów. Kolaboracja, zdrada, tłumaczona odrzuceniem i rodzinnym dramatem. Scenariuszowo to świetnie pasuje i napędza cały ten film, ale nie wiem, tak z mojego punktu widzenia, czy za bardzo to nie wygładza całej tej historii i opowieści o Góralnwolk. Ale z drugiej strony reżyser bardzo mocno, ostro uderza pewne postawy właśnie górali w tamtym momencie, w tamtym czasie. Na pierwszym planie, ukazując ich chciwość i brak zasad. Do zdrady namówiał? Zna się ułożyć, spokój mieć i wypchane kieszonki. Na Krupówkach. Sklepy po Żydach puste stoją. Sie wollen die Judengeschäfte in der Krupówki-Straße. Kriegen Sie. Pan Sturmbannführer zapewnia, że będziecie mogli przejąć, który tylko chcecie. Sklep Moisesa. Co by nam dali? Tylko prośba jest od pana Sturmbannführera. Jakbyście słyszeli coś o jakichś buntach, rozruchach, żebyście nam przekazali, żeby nikomu nic złego się nie stało. Pomysłowość nawet pory nazwiska. Jędrek Zawrat. To w sumie właściwie jego historia i znakomita rola Filipa Pławiaka. Zdolny, odważny taternik, który odchodzi, ucieka od rodziny, ucieka z domu, coraz bardziej ulega niemieckim wpływom. Bardzo szybko wchodzimy w jego jakże skomplikowaną historię i można powiedzieć w pewnym sensie duszę. A scenariuszowo tak na kontrze Jędrek poznaje pewną piękną Żydówkę. Na bitte. Auch bei der semitischen Rasse trifft man auf ausgezeichnete Exemplare. Lass gut sein, Bruno. Können Sie mir eingießen, bitte? Natürlich. Gut? Gut. Und zwei Stück Zucker. Scena z kawą, powiem wam, że jest naprawdę znakomita psychologicznie, świetnie rozegrana. W jakże niewielu słowach i obrazach Koszałka potrafił pokazać postawy naszych głównych bohaterów, kontrast i to wszystko, co po prostu ich napędzało w tym momencie, czyli strach, duma, brawura. Sliczka, tego pozalujemy. Idziemy tropem naszych bohaterów i widzimy, czujemy tak namacalnie, że właściwie każdy wybór naszych bohaterów to właściwie taki koszmar.
Jeden z nich mówi, kiedy wojna, to nie sztuka umrzeć, sztuka przeżyć. Ale wybór mniejszego zła też może zabić. Schuldigen erschießen, das Haus niederbrennen. Reżyser z wielkim wyczuciem, w taki bardzo, że tak powiem, wyciszony sposób, splata dalszą tę tragiczną historię. I to naprawdę ogromny plus białej odwagi, bo łatwo można było zrobić z tego jakąś taką sensację przygodową albo hurra patriotyczne kino. A tu mamy na szczęście taki bardzo, no można powiedzieć, wręcz kameralny momentami dramat i opowieść. Opowieść, której pomagają znakomite kreacje aktorskie. Ej, byście gazdowali góro i wspierali, góro i wspierali. Osobną sprawą są niesamowite zdjęcia do tego filmu. Reżyser i jednocześnie autor zdjęć Marcin Koszałka to taternik i alpinista. Autor zdjęć górskich Marcin Polar jest taternikiem i grotołazem. I to dało nam fantastycznie ukazane przepiękne, zaśnieżone teatry, cały majestat i potęgę natury. A ujęcia kolejnych ryzykownych wejść na szczyty zapierają wręcz dech. 500-metrowy zjazd po linii, aby dostać się na taflę Czarnego Stawu. Ryzykowne sceny realizowane na filarze kazalnicy pod groźbą zbliżającej się burzy, czy zdobycie wieżycy kościoła świętego Józefa na krakowskim rynku podgórskim. Sam tytuł nawiązuje w sposób taki symboliczny do wspinaczki, choć oczywiście ten tytuł ma też zupełnie inny podtekst. Trudny, kontrowersyjny temat i brutalny czas wojny, ale pokazany bardzo filmowo, z wyczuciem i skupiony na człowieku. Nie na idei, nie na akcji. I chyba też nie chodzi tutaj o oskarżenie, a bardziej o ukazanie koszmaru wyborów. I mam też wrażenie, że reżyser chce namówić nas, żeby spojrzeć w to lustro, w to zwierciadło i zadać sobie pytanie, co ja bym zrobił. Wszystkich nas przydejdzie. Dość! Wyczuwa się też w tym filmie taki dokumentalny rodowód reżysera Koszałki, bo stara się on, że tak powiem, dosyć na zimno ukazać różne strony konfliktu. I w tym kontekście, jakby takim dokumentalnym, żałuję, że za mało chyba zostały rozbudowane postaci kobiece. To właśnie one są jakby takim filarem, takim sercem tego dramatu, tragedii w tym filmie. Ale tak czy inaczej, to naprawdę film warty uwagi, znakomicie zagrany, świetnie opowiedziany i, moi drodzy, na 10 w skali Kinomajaka daje temu filmowi Biała Odwaga, takie bardzo mocne 7 punktów. Nacierpieliście się od faszystów, co? Dlatego musicie być z nami, bo my zbudujemy nową Polskę. Postawimy tu nowe pensjonaty. Dla chłopów i robotników, żadnych burżujów. Skończyło się. Witajcie, gubernatorze! Na tej góralskiej oborze!